Witam cię. Tu Fuchat się wam pokażę. Uwaga. Minecrafta BT1.8. Dobra. Jak widzicie, jest nowe menu, jest takie ono dynamiczne. Widzimy zamazany krajobraz. Jeszcze nie wiem, czy to jest tam, gdzie byliśmy ostatnio, czy nie. To jakaś rzeka. Widzimy również, że jest to Minecraft Beta 1.8 Pre-Release. Dobra, teraz pokażę wam nowe opcje. No tak, nowe opcje w opcje. A więc mamy tutaj nowe FOV. FOV wydaje mi się, że to jest nasz HUD, czyli ten pasek na dole, jedzenie, życie. Tak mi się wydaje, jeszcze tego nie sprawdzałem. Sensitivity, tutaj wszystko tak jak było. Jeszcze mamy w controls. Mamy tutaj tabulator, pokazuje nam listę graczy. I doszło nam, nie wiem, czy nam doszło, nawet nie wiem, ale wydaje mi się, że nie było. Przycisk 1 i przycisk 2, oczywiście to chodzi o lewy i prawy przycisk myszy. I widzimy, że lewy przycisk myszy to atak, a drugi użyj przedmiotu. I to by było tyle. Jeszcze nie napisali, jak używać sprintu, ale do tego dojdziemy. Tutaj mamy w video settings mamy możemy zmienić grafikę, smooth lighting, 3D analog, GUI scale i nowa opcja, jasność. Jasność gry. Może weźmiemy na 15. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A tutaj, tak jak już było, render distance, performance, if bobbing i advanced open GL. Dobra, to by było o opcjach. Mam tutaj kilka światów i może zaczniemy od tego pierwszego. Ponieważ urodziłem się tutaj na świecie. To był jakiś potwór, ale mniejszy. Urodziłem się, wam zaraz powiem, dokładnie chyba gdzieś w tym miejscu. I tak mi się wydaje, że to są te zapowiedziane bagna. I dobra. Widzicie? Nie wiem dlaczego, ale naprawdę, czy to zupełnie to inaczej wygląda, jakby nie było tych liści, to by wyglądało tak samo, ale to jest naprawdę niesamowity efekt, jak są te liany i te ogólnie te zwisające liście. I jeszcze będziemy mogli. O, teraz biegnę sprintem. Wezmę dynię i sprawdzimy, czy to prawda, że jeśli spotkamy jakiegoś Endermana, czy Enderman mnie nie zaatakuje, jak będę miał na sobie dynię. O, puściłem jedno. Dobra. Następna rzecz to taka, że jak uderzymy jakieś zwierzę, oprócz potwora, zacznie ono uciekać. Sprawdźmy to. Panikuje. Pełna panika. O, ale się uspokoiło. Czy tylko na chwilę? No proszę. No i teraz jak je zabijemy, tak je próbuję zabić, żeby to, co z niego, że tak powiem, wypadnie, nie chcę tego zabrać od razu. Ale ile ono ma życia? O, widzicie? Kuleczki doświadczenia. Tutaj, w tym miejscu, właśnie mi podrosły. Miałam tylko tyle. Dobrze. I to było chyba na tyle. Jeśli chodzi o ten... o ten save. W drugim mam wam jeszcze coś innego do pokazania. Ale dobra. Przejdźmy się, może coś znajdziemy. Znaleźliśmy trzcinę. Ciekawi mnie jedna... Tak, to prawda. Trzcinę można... Nie wiem, może... Nie wiem, czy to jest... Ale trzcinę można dawać, jak widzicie, i na ziemi. Już pierwsze bugi.
pomniejsza. Można stawiać i na piasku, i na dykcie. Nie wiem, czy to jest zamierzone, czy nie, ale na razie tak można. Wow. Ale fajne miejsce. No dobra. Mniejsza z tym. Co by tu jeszcze powiedzieć? A, no to może dlaczego dzisiaj, a nie pojutrze? Dzisiaj jest bodajże 10. Tak, dzisiaj jest 10 i teraz jest 10:33. Powinienem Minecrafta zagrać dopiero za jakieś 2 dni, ale jeb, czy tam jeb, kto jak woli, lawa pod wodą. No dobra, kto jak woli. Jeb, czy jak już wspomniałem, jeb, kto jak woli go nazywać, to przetłumaczony na polski, czy nie przetłumaczony na polski, opublikował na Twitterze jakąś informację, nie wiem co to dokładnie było, chyba informacja, że posiadają już pliki serwerowe Minecrafta bety 1.8, a więc pewne osoby chcieli sprawdzić i sprawdzili w ich serwerach, ich plikach serwerowych i okazało się, że tak, że mają naszą ukochaną betę 1.8. No i co zrobili? Po prostu ją ściągnęli i opublikowali na jakiejś innej stronie, dali informację, tak. Się rozsiało już teraz. Na pewno trochę... O, jacie. Myszkami aż się machnęło. Au, au. O, to był właśnie chyba critical. Takie gwiazdeczki poleciało, a teraz próbujemy ze sprintem go uderzyć. Ale odleci. O, stracił mi się, widzę, że pasek jedzenia, czyli że jestem głodny. A mam tutaj jeden. Ale poleciał. Dawaj, pójdź tu, pajączku, pajączku. Bum. Tu jest pająk. Nie pająk, tylko szkielet. O! Dobrze, może jak używać sprintu? Nie jest to zbyt skomplikowane, myślę, że zrozumiecie. Po prostu musicie kliknąć dwa razy W i to znaczy klikacie i przytrzymujecie i wtedy już biegniecie. Można podskakiwać, ale gdy podskoczycie, zmieni, już przestaniecie biec sprintem. Tak samo jak spadniecie z klocka. I na razie jeszcze nie ma w ogóle paska energii i jeśli znajdę jakąś taką płaską powierzchnię, o tutaj, to zobaczycie, że będę sobie biegł, tam coś we mnie strzela, o, nic mi się nie odejmuje. Nic, biegam sobie. Teraz co jest fajne? Co chodzi do animacji... O, ja cię przestałam biec, ale to chyba... Patrzcie, jak biegniemy na sprincie, to aż się za nami dosłownie kurzy. Widać, jak się piksele danego przedmiotu, na którym biegniemy... O! Zginął. Może pieska znajdziemy? Dobra, mam drzewo? Nie mam drzewa. To słabo. Myślę, że możecie oczekiwać, jak była ta seria... Jak była ta seria z futrzakiem przy kwadratach, to wiem, że w ogóle nie dokończyłem, mam kilka odcinków, ale to jest bez sensu, bo właśnie za 2 dni miała wyjść wersja, chyba pousuwam te filmy i będzie nowa seria z podobnym, może tym samym tytułem, ale już w wersji 1.8, ponieważ mamy tutaj już, podblokowują nam się wiele światów. Już oczywiście będą te potwory inne, prawda? O, tutaj pustynia. Tam jakiś las. No, widzę, że mam 4 minuty jeszcze. A więc dobrze. To by było chyba na razie na tyle. Tam widzę jakąś skopisko lawy. No, nie udało mi się zobaczyć żadnego potwora, ale jeszcze chciałam wam pokazać jedną rzecz, która chyba najbardziej mi się podoba. Tutaj mam drugi. Dobrze. Teraz czekajcie, zniszczę tą pochodnię. Może już zauważyliście, o co chodzi? Czekajcie, to jest chyba gdzieś druga pochodnia, którą położyłam. Popatrzcie.
po prostu silnik graficzny robi swoje. To się tak strasznie mi podoba. Tak mi się to strasznie podoba. Jezu, myślałam, że to Enderman. Boże. Dobra. Jak jest od wody, widzicie, jest takie, nie wiem, czy wy widzicie, mam nadzieję, że widzicie, jest takie niebieskie, niebieski te, ale teraz spójrzcie, gdzieś tu mam, położyłem gdzieś tu pochodnie, albo nawet odtąd ciągnie tą pochodnię, nie wiem, tutaj nie ma pochodni. Dobra, mniejsza z tym, gdzieś ją położyłem, nie wiem, ale dobra, sprawdźcie, popatrzcie, jak dam pochodnie, spójrzcie, wszystko pięknie się nam tak układa, ładnie by widać było. Widzicie, tam jest najpierw takie, kurde, no spadłem. Minecraft nam się nie podoba. Jest tutaj, w tych okolicach jest takie bialutkie. Tutaj już taka przychodzi pomarańcz, a tu już się zmienia w to światło stąd. Wiecie co? Ja tu spadłem, bo myślałem, że to jakiś loch zapowiedziany, ale okazało się, że nie. Mam tu troszkę jedzenia. O, tak wygląda animacja jedzenia. Widzę, że jestem tak głodny. Musiałem coś zjeść. I wyjdziemy na powierzchnię, może znajdziemy Endermana. O, szkielet! Szkielet mnie goni. Nie goni, ale fajnie. Bo wydaje mi się, że mają łuki. Wtedy tych łuków nie mieli. Creeper! Hello! Creeper! Boom! Boom! Nie trafiłem! O, widzicie? Jak go uderzymy na szarży, czyli na... O, o biłem. Na tym save'ie mam już wbity jeden level, poziom, ale... Boom! 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 Skinny mięs. O, jeszcze nam dali. To jest. Tak mi się wydaje, że to jest obrona. Wygląda to w taki sposób. O, no zobaczycie. Ale może widzicie. A czekajcie, może dodali. Nie, chyba nie. Dobrze, pójdziemy. Chciałbym wam pokazać tego Endermana. Znaczy ja sam jeszcze go nie widziałem. O, wypróbujemy ten blok. Nie, on nic nie robi. O, widzę, że wbiłem poziom. Moi panowie, panowie. Tutaj szukam pewnego kolegi. Witaj! Enderman! O, nowa animacja wybuchła, widzę. Ale uwaga, kto tam jest? To już sami zobaczyliście, jak nie. Uwaga, patrzcie, kto tam jest. Patrzcie. Już z jakimś klockiem biegnę. O ludzie. Ale na tym sejwie nie mam dyni. No nie, jeszcze ciebie tu przywiało. Boom, headshot. In your face. Jeszcze ciebie. I ciebie. I jeszcze raz, i drugi. I śpisz, chłopie, i śpisz. Teraz sprawdzimy, co z tym... O, Enderman. Widzicie? Jeszcze na mnie nie patrz. A teraz? No, tak trochę nieprofesjonalnie. Ej, panie Endermanie. Patrzy się na mnie? Czy nie? Ej, panie! Panie! O nie! Zaraz się przeteleportuję. Szybko do wody, do wody. Aha. O nie. O, dobrze. No dobra. Na tym chyba skończymy. W końcu nie pokazałam wam nowego trybu Classic. Ale możecie oczekiwać się drugiej części. Jestem bez niczego. Ale ciekawostką jest to, że jak zginiemy, mamy pełny żołądek. Nie wiem, czy mam się cieszyć.